poznaniu.pl. Poznań w minutę. Boisko przy ulicy Kaczmarskiego powstało w ramach projektu poznańskiego budżetu obywatelskiego. Okoliczni sąsiedzi skarżyli się jednak, że jego użytkownicy są zbyt hałaśliwi. Teraz sąd podjął decyzję o usunięciu boiska wraz z całą towarzyszącą mu infrastrukturą. 1 lipca zaczną działać nowe parkomaty. Drogowcy zamontowali je m.in. na Starym Mieście, Ostrowie Tumskim i Śródce. Nowością jest to, że nie zapłacimy już w nich gotówką. 29 czerwca odbędzie się 20. Marsz Równości w Poznaniu. Tego dnia ulice miasta wypełnią się ludźmi. Z tego powodu planowane są tymczasowe utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu drogowego. Siatka połączeń azjatyckich poznańskiego lotniska Ławica rozrasta się. Latamy już do Dubaju, natomiast zimą będziemy mogli wybrać się też do miasta Salalah na południu Omanu.